co zrobić, żeby wygrać w Gorzowie? Wy już tam wygrywaliście swego czasu, ale no to mecz meczowi nierówny, a tutaj jest walka praktycznie o mistrzostwo grupy B pierwszej ligi. Myślę, że jak zagramy podobny mecz jak ze Śląskiem Wrocław, zmotywowani od początku, twardo w obronie i całym zespołem, no to myślę, że będziemy dobrej myśli, że powinno to wszystko się udać. To może być taki kluczowy mecz w walce o awans. Dla Was praktycznie w tej drugiej rundzie wszystkie są ważne, ale no tutaj gracie z bezpośrednim rywalem. Dokładnie. Już te mecze z czołówką mieliśmy i został tylko tak naprawdę Gorzów i Poznań u siebie. Wiadomo, nie lekceważymy żadnego przeciwnika, ale uważamy teraz ten mecz jako najważniejszy dotychczas. No i jeżeli wygramy, to no to będziemy gdzieś tam już nawet tym pierwszym czy drugim miejscu. W własnej hali jesteśmy niepokonani, to samo chcemy potwierdzić na wyjazdach. Na razie to się fajnie udaje, że mamy tą fajną serię i fajnie gdzieś tam gramy. Oby ta forma się utrzymała, niektóre obaty, teraz lekkie kontuzje, mikrourazy, ale leczymy się na tydzień, żeby w Gorzowie zwyciężyć. Tam się rok temu udało wygrać jedną bramką, ciężki mecz, trudny teren, ale też nie jeden rywal pokazał, że tam można wygrać i my też jedziemy po zwycięstwo. To może być taki kluczowy mecz w walce o awans? Myślę, że tak. Najważniejszy mecz właśnie, myślę, że kluczowy o walce jeszcze o awans właśnie w Gorzowie, bo my będziemy mieć te czołowe zespoły już praktycznie na sobą i one będą między sobą potem gdzieś tam tracić punkty i nam teoretycznie nie możemy się po prostu uśpić na tych starszych rywalach, żeby gdzieś pogubić te punkty.